Moi drodzy, koniecznie musicie obczaić to, co się dzieje na Milionowicach. Mamy praktycznie skończony lodowiec Aberki. Nie wierzę w to, że dosłownie w tydzień byliśmy w stanie to zrobić, ale to prawda. No i tak, słuchajcie, udało nam się ukończyć bryłę lodowca. Powiecie, że ale Aberka, dlaczego to jest jakoś takie, nie wiem, tak jakby ktoś wylał, kurczę, makaron do zlewu. Jakieś takie rozwalone budyń w misce. Tak, 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 moi drodzy, jeszcze oczywiście nad całą tą kopułą, nad samym tym szpikulcem ze śniegu będziemy pracować. Tam Elvisu właśnie cały czas śmiga, ale chodzi mi o to, że cała góra została, słuchajcie, już usypana, więc jak najbardziej będziemy mogli w tym odcinku zacząć drążyć środek. Wiadomo, mamy przygotowany kilof o nazwie Jedwabistość, no bo ma Silk Touch, czyli jedwabny dotyk. Dodatkowo ja już od razu wbijam się do Elvisu, ale sami spójrzcie na to. Elvisu specjalnie usypuje tą górę, aby właśnie ona nie była taka rozlana, jakbyś widział, no właśnie przysłowiowo budyń w misce, tylko żeby to wyglądało jak solidna góra, która jest po prostu stroma. Musimy do tego wszystkiego, słuchajcie, zabrać sobie nasz nederyt. Już miałem wrażenie, że w tych skrzyneczkach, słuchajcie, nederyt sobie zostawiłem, ale wiadomo, że nie. Po tym jak Elvisu odkrył naszą tajną bazę w lodowcu, to przenieśliśmy przecież nasze całe bogactwo do skrzynki w drzewie, która się znajduje w tym miejscu i to jest mega bekowe, że słuchajcie, te że tak powiem, małe obiboki jeszcze nie ogarnęły, że ja tutaj w ogóle mam rzeczy, ale słuchajcie, nie zapłaciłem za 2 dni pracy Elvisu, a co by nie powiedzieć, chłop naprawdę ciężko pracuje, więc może zapłaćmy mu na czas. Dobra, ciach Ender perełka do Elviso. Panie kierownik, pracodawca, bardzo pana. Serdecznie. Nie ma co jeść, strasznie jest. Nie, jak przelewa to nie ma się. Nie, ale bo wiesz co, bo mi przelew nie przyszedł. Tak, bo ja pieniążków nie. Gdybym miał, to bym dała, że nie mam, to nie dam, tak, ale nie. Właśnie przed chwilą przed. O, teraz, wiesz co? Gąb tak. Pocztowy przyniósł list normalnie, patrz. 8 sztabek nederytu za 2 dni pracy. Co ty na to? Bociat chyba wyrzucił, dziękuję tak, bardzo. A może stary jaskółka, wiesz to nie, lepiej, samolot stary zrzucił mi akurat te pieniądze. O, no, 8 sztabeczek, za pracę stary, Elvisa. Nie mam absolutnie żadnej sztabki więcej, ale ja chciałem się zapytać, jak tam w ogóle praca idzie, bo widzę, że tutaj, kurde, kierowniku jest dobrze, lecimy w górę, lecimy na boki. Mamy aktualnie 105. kratkę wysokości, jeśli chodzi właśnie o nasz lodowiec, ale jeżeli wejdziemy na samą samiutką górę, to moi drodzy, w tym momencie mamy 124. kratkę, czyli jesteśmy 60 kratek nad poziomem chociażby, słuchajcie, tego drzewa, akwarium z aksolotlami, czy nawet tych oto właśnie takich, wiecie, rusztowań. Jest to praktycznie, słuchajcie, wyrównanie wysokości wieżowca Agent X-a. Jest to nawet wyżej niż Maciuch Tower. Oczywiście, wiadomo, to jest sam szpikulec, który naprawdę łatwo zbudować. No ktoś i on nie będzie tutaj, jakby, wiesz, pomieszczeniem, tak? Jakby tutaj na pewno pomieszczenia nie będzie, bo to jest za chude, chociaż, co by nie powiedzieć, a ja tam zbuduję tajną bazę. Właśnie chciałem powiedzieć, tutaj w środku, na upartego, myślę, że dałoby się coś upchnąć. No, ale to robi wrażenie. Moi drodzy, na pewno trzeba powiedzieć, że to robi wrażenie. My na Milionowicach słyniemy z naprawdę dużych projektów. No spójrzcie chociażby na tą rakietę. Maciuch budował ją w pojedynkę. Villa Agent X-a, Villa Elviso, wieżowiec Elviso, wieżowiec Agent X-a. No duże projekty tutaj są, ale słuchajcie, ten lodowiec jest potężny, a my go budujemy dopiero około tygodnia. I w zasadzie mamy całą bryłę skończoną. No poza detalami, ja wiem, będą jeszcze detale. Dobra, panie kierowniku, w takim razie co, kilofy w dłoń i myślę, że musimy wydrążyć tutaj wejście. Ja bym chciał, abyśmy w końcu zaczęli, słuchajcie, tutaj drążyć. Na pewno nie ukończymy tego lodowca dziś. Nawet my nie mamy, słuchajcie, za dużo w sumie surowców. Jest trochę śniegu, jest trochę lodu, ale spójrzcie na to, jak tutaj wejdziesz sobie do tych skrzyneczek, to mamy albo lód przezroczysty, z którego będziemy chcieli budować na przykład szyby, ale raczej surowców to tutaj totalnie brakuje. Co jest, Byniu? Nie mów tak, bo ja mam, zobacz co ja mam. Co masz? Co masz? Masz lód? Bogactwo, panie, bogactwo. Ty, ale ty mi rzuciłeś 2 klocki lodu, a my zmarnowaliśmy, znaczy zmarnowaliśmy to nie. 5 złota. Zużyliśmy na ten lodowiec około 400 staków tego lodu. To co mam zrobić z tych 2 klocków, gościu? Nie, tak powiedz sobie je na salon. Weź się poszukaj w jakimś przedszkolu, co? Wy na pewno pamiętacie, ja pokazywałem pełne skrzynie. Tą skrzynię, tą. Wszystkie skrzynie tutaj pokazywałem pełne. W tym momencie cały lód praktycznie już poszedł w użycie. No ale dobra, Elviso, ty się znasz na budowaniu dużych budynków. Dodatkowo, no tak. Tutaj wiadomo, Agent X-a nie ma na serwerze, bo raczej bym Agent X-a zapytał, jak to jest budować najładniejsze wille na serwerze. Nie, Elviso, no ale niech będzie. Moje serce! Powiem ci tak, trzeba wydrążyć na pewno wejście, tak? Ja myślę, że wejście powinno być duże, 3x3? No ja myślę właśnie, że jakieś 6x6, tylko teraz pytam, na którym ono ma być miejsce. Dobra, powiem ci w ten sposób, ja myślę, że jak wchodzimy sobie tutaj, to będzie sobie normalnie szła ścieżka. Powiem szczerze, to bym wywalił raczej, żeby właśnie... Ja w samym środku, tak? Mniej więcej tutaj, mniej więcej stary. Trzeba byłoby minimalnie teren... uformować, ale spoko, to nie. Jasne, dobra. Możemy uformować teren, ale myślę, że w tym miejscu właśnie bym zrobił normalnie wejście. No nie mówię, że dobra, to ma być akurat 6x6. To ja to może teraz jakoś sobie zaznaczę.
Dobra, to ja w takim razie, wiesz co, póki co porozwalam to, ja wiem, że ten kwarc tutaj był fajny, to jest nawet jakiś glowstone, ale pozwolę sobie właśnie teraz w tym momencie, słuchajcie, wziąć tutaj śnieg, dodatkowo weźmiemy tutaj pokrywy śniegowe, które się znajdowały bodajże w tej skrzyneczce, okej, i teraz w tym momencie, o, dobra, zaznaczasz linię po prostu, żeby tutaj było mniej więcej wiadomo, tak, że tu były zarysy tej budowli. Były. I to trzeba w sumie będzie usunąć, bo my przecież wyznaczaliśmy czerwoną i żółtą gliną nasz obrys lodowca, a i tak to okazało się być większe. Dobra, mamy tak czy inaczej, słuchajcie, ścieżkę mniej więcej zrobioną. Ja tylko muszę tutaj jeszcze oczywiście usypać, słuchajcie, troszeczkę śniegu, żeby dało się w ogóle tutaj wchodzić, no nie? No, żeby to wyglądało troszeczkę jak schodki, no na pewno sami kumacie, co chcę zrobić. Ej, stary, ścieżka wygląda fajnie, prowadzi idealnie do lodowca, a tutaj w środku wejście, co by nie powiedzieć, jest naprawdę olbrzymie. Ej, tak nie do końca się spodziewałem, że aż tak duże zrobimy wejście, ale z drugiej strony, no kurczę, to czy to w twojej willi, czy w willi Elviso też raczej są duże wejście. Znaczy, akurat w tej willi jest jakby jedne drzwi, ale u Agentixa jest faktycznie to dość duże. No dobra, no to teraz tak, trzeba będzie, myślę, pociągnąć ten korytarz oczywiście dalej, bo no, jeżeli nawet będziemy robili pomieszczenia na prawo, na lewo, w górę i tak dalej, to raczej korytarz musi iść, więc teraz powiedz mi, czy my faktycznie mamy ciągnąć ten korytarz dalej, czy chcesz jakoś to go zwęzić może? Znaczy, wiesz, jak chcesz, ale wydaje mi się, że byłoby serio spoko, gdyby tu był taki wpierw pokój, a dopiero z niego szedł korytarz, wiesz? A nie wiem właśnie, stary, czy by nie zrobić tak, jak jest u Agentixa, że po prostu idzie mega długi korytarz. Tak mi się wydaje, że stary, to mogłoby być całkiem tak zróbmy, spoko. Ewentualnie faktycznie zwężenie, że tutaj po prostu mamy 5x5, a na przykład byśmy się zwężyli na 3x3, ale to może być wtedy małe, więc póki co, no wiadomo, to nie jest mała budowla. Nie będziemy, słuchajcie, teraz jakoś tego urządzać, nie będziemy, słuchajcie, teraz dawać tutaj świerkowej podłogi, nie będziemy dawać tutaj żyrandoli. Póki co robimy wszystko w lodzie, prawda, Elviso? A dopiero potem będziemy sobie wszystko tam wymieniać. Chodzi o to, żeby nie było dirtu, żeby nie było, słuchajcie, tutaj stona, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda z lodem. Bo tak jak mówię, będą oczywiście inne surowce, ale musimy mieć wszystko w lodzie. No co jest, stary? Co jest? Panie kierowniku, lody! No? Jest 130. No tam 120 chyba 8 czy coś takiego. No 60 kratek to jest, stary. Jak to się powiększyło? Stary, ja nie mam bladego pojęcia, ale mnie się wydaje, że ten lodowiec będzie jeszcze większy, więc szczerze, no to może być ze 140 kratek tak w przyszłości, tak czy inaczej. No dobra, trzeba będzie, słuchajcie, użyć między innymi lodu takiego właśnie przezroczystego i ja myślę, że podłoga z tego lodu będzie mogła być bardzo ciekawa, bo na przykład pod nią, jako że ten właśnie lód jest przezroczysty, to będziemy w stanie robić właśnie takie rzeczy. Tutaj akurat to, jeśli się nie mylę, wybudował, słuchajcie, Agentix, bo Agentix ogólnie tutaj przed chwilą łaził i robił większy obszar zlodowacenia. Wy na pewno kojarzycie, że tutaj przecież lodu nie było. W tym momencie normalnie, jak sobie chodziliśmy, była cały czas ziemia. Więc tak, Agentix też wziął się do roboty. Ej, ten lodowiec naprawdę wygląda monstrualnie. Serio, szpikulec oczywiście jest do zrobienia. No sami widzicie, tak wyglądać to niestety nie może. Ale bryła jest duża. Lodowiec jest duży. To, co mieliśmy do tej pory, przez ostatnie 2 lata, cały ten budynek był, no tak na moje oko, no z 10 razy mniejszy. Nie chodzi mi już o wysokość, chodzi mi ogólnie o objętość. To, ile to obszaru zajmuje, jak duże to jest. Gdyby postawić jeden lodowiec obok drugiego, to serio, z 10 razy większy myślę, że ten jest. Ale tak czy inaczej, myślę właśnie o tym, że podłoga taka byłaby genialna. Nie chodzi mi już nawet o to, że będzie jakiś spadek. My możemy nawet akwarium z aksolotlami zrobić pod spodem, ale ta podłoga z takiego lodu byłaby po prostu przezroczysta. I tam można by fajne rzeczy zrobić. Ale to już wy dajcie znać w komentarzach, jak myślicie. Fajny pomysł, czy może niekoniecznie? Panie kierowniku, co tam słychać? A co tutaj za pasek jakiś robisz? A tutaj będziemy robili teraz, wiesz, długość tego korytarza, bardzo ważne. Okej, tak, żeby podzielić mniej więcej tą budowlę na pół. Ej, dobra, jakbyś mi dał stary łopatę, to ja mogę się przekopać dalej, wiesz? Bo niestety, ale moja łopata się tutaj dość mocno zepsuła, więc jak, o, faktycznie, dobra, dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że mogę z niej teraz pokorzystać, co? Ona jest pana, więc proszę bardzo. Jak to ona jest moja? No była w skrzynce, to sobie wziąłem. Ona była w skrzynce? No ty mi ukradłeś łopatę, chłopie! Żeby kopać twój lodowiec. Od jak dawna ty jej używałeś, co? Od jak dawna? Właśnie, od jak dawna? Panie, ja nie, nie, gościu, powinienem cię jako pracodawcę teraz zwolnić dyscyplinarnie, wiesz? Albo obniżyć pensję. Albo może ty mi będziesz płacił teraz za budowę lodowca? Proszę, proszę, bierz pieniądze, ale nie bij! Darmowa kasa! Nie no, dobra, panie, żebyś tutaj pracował, bierz to i nie narzekaj. No dobra, słuchajcie, my tutaj oczywiście wykopujemy dalej pomieszczenie. Trzeba zaznaczyć, że ono ma mieć wysokość także 5 kratek. Raz, dwa, trzy,
czterech kratek, tak? Czy to jednak miało być 4-5? Bo tutaj mamy 5 na 4 teraz, wiesz, w tym momencie. Wiesz co, stary, autentycznie jak chcesz, to jest twoja budowla. Znaczy, ja myślę, że to wejście jest teraz duże i ojojojojojoj, Bob! Beniu, chyba nie będziesz tutaj lodowca No i to była ostatnia rzecz, jaką on zrobił w życiu. No i dobrze. No nie? Ej, ale tak czy inaczej, to wejście, ta wielkość, 4 kratki wysokości, jest spoko. Funfelinio, już niedługo będziesz miał nowe dominio, więc witam bardzo serdecznie, masz tutaj stekinio, a ja teraz biorę lodinio, bo my tutaj ojojoj, tutaj nie ma lodu. No jest, oczywiście, że jest lód. Dobra, to odłożę sobie na razie, słuchajcie, trochę tego dirta i tak dalej, jakieś tam śmieci, które przed chwilą wykopałem właśnie tą łopatą Elvisa łamane na abry, bo w końcu już nie wiem, czyja jest ta łopata. Funfel, ty jesteś psem śniegowym, normalnie zimowym, no to co ty narzekasz, że jak zimno? No nie zimno, gościu, fajnie jest tutaj, mówię ci, serio, git. Moi drodzy, lecimy dalej, ja tylko szybko przypomnę www.abra i ty, pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy, koszulki, kubeczki na was czekają, więc wpadnijcie. Jeżeli jesteście prawdziwymi fanami bądź fankami Abry, no to fajnie mieć jakiś gadżet z Abra Team. Pierwszy link w opisie i pamiętajcie o tym, że przy zamówieniu od 149 zł macie darmowego kuriera. Dobra, panie kierowniku. Robimy ja tu tutaj buduję, dalej. Ja się nie obijam. Póki co robimy dalej ten tunel, no nie? Zauważyłem, że od samego początku budowy jeszcze ani razu ze mnie nie przyłapałeś na kawusi? No ale panie Elviso, może przyłapałem, tylko ja nie chcę tutaj na przykład... Widzisz, jak się z tym dobrze ukrywa? Ale ja może, a może przyłapałem, tylko nie chcę na przykład panu to mówić, bo widzę, że pan dobrze pracuje i nie chcę robić tutaj syfu, nie? Ja się nie obijam nigdy. Bo mentalność pracowników jest bardzo ważna, morale zespołu, tak? W ogóle tu agentik z pana sabotuje, jak ja widziałem, to agentik z panu lawę do lodowca wkładał na jak bazę. Sabotuje? Chłop dostaje kasę, chłop normalnie tutaj przecież buduje, fajnie jest. Widzę, że my mamy tutaj jeszcze w ogóle pomieszczenie do rozwalenia. Jest ta granica chyba. No, chyba tak. Ja myślałem, że ty skopałeś cały lodowiec, ale jak widać nie. Znaczy, że w środku, no nie? I w ogóle kiedy on się kończy? Znaczy, wiesz co? On w ogóle nie wyżej, ale to jest poziom, na którym nie mieliśmy nawet... Nie, no czekaj, ej, tu się już kończy, stary. Tak? No, to chyba, no bo patrz, czekaj, nie no wiem, tak. Się kończy. Nie, czekaj, to jest jakiś... Wow, ja wpadłem w ogóle do akwarium jakiegoś mojego starego. Ej, naprawdę, ten lodowiec, słuchajcie, jest długi. Spójrzcie tylko na to, ile to jest w ogóle kratek. To będzie jakieś 100 kratek długości, no nie? My to z Agentixem w ogóle liczyliśmy, ale dlaczego by nie sprawdzić tego po raz drugi? No dobra, słuchajcie, nasz lodowiec się zaczyna tutaj, więc ja odpalam koordynaty i teraz tak, sprawdzimy. Od 390 do której kratki mniej więcej długości jestem to ciekawy. Zajmie. W tym momencie, stary, mamy... O, tutaj jest 50 kratek. Tu jest, stary, 50 kratek, no ale my oczywiście lecimy dalej. My oczywiście lecimy tutaj dalej. Dobra, wyjście jest tutaj, czyli to jest 70 bloków, stary. 70 bloków. No bez jaj. O kurde, stary, naprawdę to jak moja villa. Dużo. Oczywiście wiadomo, my będziemy to jeszcze troszeczkę poszerzać, tak minimalnie, bo jakby ta bryła jest zrobiona, ale żeby to, sami widzicie, nie była taka stroma ściana, to delikatnie jeszcze parę bloczków tutaj dobudujemy, ale to są już takie detale, że tak jak mówię, nie musimy tego na razie robić, ale tunel. Tunel jest mega ważny. Zapytacie, dlaczego my teraz zabudujemy w ogóle jakby ściany, no nie? Czemu, jak tutaj rozwaliłem pomieszczenie, to czemu jakby tego nie zostawiamy? Słuchajcie, póki co musimy właśnie tutaj wyznaczyć cały tunel. Po całości musi iść tutaj tunel, żebyśmy mogli sobie obliczyć właśnie długość, szerokość tego budynku. Wtedy będziemy wiedzieli, ile na przykład pomieszczeń może być, jakiej wielkości one mają być. Chcemy, żeby to mniej więcej miało, słuchajcie, ręce i nogi. Żeby to mniej więcej było, słuchajcie, symetryczne. Więc nie, niestety nie ma możliwości, że my teraz już zaczniemy kopać i na przykład powiemy, o, tu będzie sypialnia. Tak, tu robimy sypialnię. A tu zrobimy więzienie. Jak Elviso będzie nieuczciwie pracować, to wpakujemy Elviso do więzienia. Ale ja jestem uczciwym człowiekiem. Ja nigdy nie robię nic złego budynku. Póki co jest git. Ale wiecie, jak to różnie bywa z Elviso. Mogę zacząć jak chcesz, no ja mogę jak chcesz, proszę bardzo. Chcesz się klepać? Nie, aberko nigdy. Chcesz tracić robotę? No chyba nie chcesz, co? Ja pana bardzo szanuję. No ja mam nadzieję. To sami widzicie, tutaj jest duże pomieszczenie, ale po prostu nie wiemy, czy akurat w tym miejscu fajnie by było stworzyć przykładową spiżarnię, czy jakiś pokój, nie wiem, do kina domowego, żeby oglądać sobie filmy, bo na przykład tutaj będzie za mało miejsca, aby wpakować 2 czy 3 pomieszczenia. My musimy to równo podzielić po prostu jak od linijki. Co się tam dzieje? Ja mam takie pytanko. No? Jakim cudem zaczęliśmy wejście na samym środku lodowca, skończyliśmy na jego boku? O kurde. Ej, jak to się stało? Jakby... Gdzie tu jest logika? Ej, serio, my skończy... Ej, to przychodzi równo przez środek? Czekaj, bo to jest aż niemożliwe. Ej, bez kitu! Chyba trzeba będzie dobudować trochę klocków z boku, tak mi się wydaje. Pewnie. No bo patrz, czekaj, my zrobiliśmy wejście na pewno od środka. No stary... Naprawdę to jest środek. Jest środek, totalnie. Ej, co jest grane? Ja rozumiem, że tamten tunel schodzi na lewo, ale...
To wygląda dziwnie, słuchajcie. Czekajcie, jakbym wziął teraz Ender perełkę, to będę mógł, patrzcie, polecieć idealnie, dajmy na to, nie wiem, stąd. Idealnie, słuchajcie, polecę po prostu w linii prostej i zobaczymy faktycznie, gdzie, słuchajcie, skończymy. Czekajcie, rzucam tutaj perełę, niech ona sobie tutaj normalnie, ładnie, pięknie leci. I zobaczymy, zobaczymy. Tylko będę musiał oczywiście się odwrócić. What? Ej, naprawdę, patrzcie, gdzie my kończymy. Lol, ja na samym środku szedłem. Ja już nie kumam. Ej, to jest dziwne, on się po prostu stary rozgałęzia tutaj w lewo, wiesz? Trzeba będzie ewidentnie pocisnąć tutaj w prawo, bo no chyba tak tego nie zostawimy. No ale sami spokojnie. Widzicie, no właśnie to są rzeczy, jakby to jest to, budowanie dużych projektów, no nie? Jakby tutaj będzie tak zawsze dużo rzeczy, które po prostu się zmieniają, które przeszkadzają. Jeden błąd wystarczy, żeby spędzić 15 godzin, żeby go naprawić, co no nie? Właśnie, ale wiecie, jakby jeżeli my naprawdę mamy to zrobić solidnie, jeżeli to ma być najfajniejszy lodowiec, wiecie, po prostu ever, to nie możemy olać takich rzeczy. My po prostu jakby, okej, okay, musimy powiedzieć sobie, no trudno. I robić dalej, i jakby po prostu to poprawić. Nieskromnie, no, nie? Powiem, że może zbuduję lepsze, jak będę chciał. Elviso, jak ty chcesz zbudować lodowiec, jak ty, gościu, nigdy lodu w Minecrafcie nie widziałeś chyba? Zburzę willę i zbuduję ogromny lodowiec, dwa razy większy niż twój, ha, 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 ha. Elviso, byłbyś wtedy... Chcesz tego? Myślę, nie? Że to może byłbyś mniej więcej, wiesz co, byłbyś tak samo oryginalny wtedy, jak z willą Agentixa, jakimś dziwnym sposobem. Ej, no w Agentix sumie. Miał willę, a potem Elviso? No jakoś nie wyszło. Wiem, jakoś tak, no nie wiem, naprawdę Pytanie, bardzo dziwne. Moi drodzy, my lecimy budować dalej, wy subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abraity, pierwszy w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, słuchajcie, i mnóstwo innych fajnych gadżetów dla każdego fana Aberki i fanki Aberki. A ja wam życzę dobrego dzineczka i widzimy się już jutro. Eleczko i wielkie pu!